Cześć! Stresujesz się? Cześć! Cześć, moja droga. Cześć, kocie. O, miau, dobrze, dobrze, sorry. Co ty, rysia? Soczepiacie. No, podrapać ją tak właśnie, tak delikatnie, łapką. Ja też mam kota. To co, siadamy sobie? No, ja potrzebuję 15 minut. Tak, kawkę nie. Kawkę piłem. Ona zwykłą czy zwykłą? Co? Jaką ci tam pasuje? Ja sobie tu wejdę. Dzień dobry. No, jesteśmy w takiej pracowni. Zrobimy kilka zdjęć, pokażę wam. Dzień dobry, cześć. No pewnie dla niektórych to będzie dobry wieczór. Dzisiaj słyszymy się z Męcinki. Gdzie jest w ogóle ta Męcinka? Przed chwilą jak tutaj jechałem, a zjeżdżałem jedną z najpiękniejszych moich ulubionych dróg rowerowych w krainie wygasłych wulkanów, kiedy zjeżdża się przez taki przepiękny bukowy las. Dzisiaj trzeba było uważać, dużo gałęzi nałamanych ze względu na śnieg, który u nas leży. To akurat zjeżdża się parkiem krajobrazowym Chełmy. I zaraz w otulinie parku krajobrazowego Chełmy, jadąc w stronę Jawora z naszych gór kaczawskich, znajduje się wieś i gmina Męcinka. I właśnie tam zjeżdżając po prawej stronie, nagle przejeżdżacie, stoi dom, taki wiejski, niepozorny dom. I nagle pojawia się tam tabliczka z napisem Nasze rękodzieło. Dzisiaj naszą gościnią jest Monika Rygas i ta tabliczka Nasze rękodzieło dotyczy także, Moniko, ciebie. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Co to za rękodzieło jest, tak w skrócie? Bo my jeszcze porozmawiamy, ale tak w trzech zdaniach. Jest to rękodzieło wykonywane na drewnie, wykonywane z odpadków drewnianych, później ręcznie obrabianych i ręcznie malowanych. Są to kamieniczki, anioły. O kamieniczkach to zaraz porozmawiamy. Tak. Słuchajcie, także jesteśmy w tej Męcinka numer... 59. Męcinka numer 59, ale pamiętam na Google'ach, to tam jak się wpisze Męcinka 59, to tam się nie wyświetla Monika, tylko się wyświetla Jacek. Jacek, tak. A jak to się stało? No to głównie zaczęło się od Jacka, od męża mojego. Który tam na dole tam szlifuje. Tak, z Jackiem spotkamy się jeszcze. Jacek jest stolarzem. Takim artystycznym, że tak powiem, też stolarzem. Nie jest takim zwykłym stolarzem. No i tutaj właśnie... A kim jest Monika, przepraszam? Kim jest Monika? Monika, właśnie, siedzimy w przepięknej pracowni. Z tyłu za tobą jest stara drewniana brama. Ja wrzucę zdjęcie, jakby ktoś chciał zobaczyć. Stara, przepięknie odnowiona drewniana brama, a na niej wisi mnóstwo starych desek, przepięknie zrobionych. A tu widzę dom przysłupowy namalowany, kapliczka. Tak. Ty zawsze marzyłaś o tym, że będziesz malowała drewniane domki? Wiesz co, nie. To tak się wszystko powoli etapami działo. Bo generalnie z zawodu jestem krawcową. Zawsze mnie ciągło w tą stronę rękodzieła. Zawsze, już od szkoły podstawowej lubiłam takie prace manualne, plastyczne. Jakoś cały czas mnie w tą stronę ciągło. ZP-tu, rozumiem, miałaś piątkę. Tak, oczywiście. Z rysunku też miałam czwórkę, chociaż nie było łatwo u tej pani. Aha. Byłam krawcową, tak? A jak się zostaje krawcową, powiedz mi? Bo ja zakładam, że mało kto wie, jak się zostaje krawcową. No kończąc szkołę podstawową, moja mama sobie wymyśliła, Monika, no co ty będziesz szła na jakąś fryzjerkę, na sklepową, to jest takie, że tak powiem, oklepane. Idź sobie na krawcową, to jest taki zawód, wydaje mi się, z przyszłością. Ja za bardzo nie miałam do tego przekonania, ale udałam się właśnie do szkoły krawieckiej w Legnicy. A to był rok? Mniej więcej. 95. 1995 rok, bardzo dawno temu. Dla niektórych powiem, że to było tak dawno temu, jeżeli młodzież nas słucha, że jeszcze wtedy nie było Google. Tak. Bo Google powstało, jakby w świat poszło w 98 roku. Więc jest prawie dinozaury chodzą tutaj. To jest tak dawno temu, prawda? W okolicach Jawora, bo ty jesteś z Jawora. Tak, z Jawora. Męcinka jest twoim drugim domem. Tak. W Jaworze mieszkałaś w bloku. Mm-hmm. Dobrze. I mama ci mówi, tak jak zrozumiałem, Monika,
Idziesz tak. na Krawcową. I tak. pojechałaś do? No i udałam się do tej szkoły. Nie miałam za bardzo wyboru. Skończyłam tą szkołę. Później zaczęłam staż w zakładzie krawieckim, gdzie skutecznie obrzydzono mi ten zawód. No i tak powiem... Ale kto ci, przepraszam, obrzydził? Klienci czy szefowa? Nie, bo to jest, był zakład, to była fabryka, umówmy się. Także szycie na akord. Gdzie to była fabryka? W Jaworze. W Jaworze? W Jaworze. To była spółdzielnia. Spółdzielnia Obrońców się nazywała. I co szyliście? A to generalnie głównie były do transporty do Niemiec, do Belgii później. No i to była praca na akord, umówmy się. Także tutaj skutecznie mi tak obrzydzono ten zawód, chociaż teraz uważam, że to jest... bardzo twórczy też zawód. Ale jak tutaj właśnie przeprowadziliśmy się z Jawora do Męcinki, Jacek szukał swojej drogi i właśnie tak zaczął od stolarki. No i kiedyś tak w koszu leżały takie odpadki drewniane i no zaświtał mi taki pomysł, że można by coś z takich, niekoniecznie do pieca, żeby to szło do spalenia, ale żeby coś jeszcze wykorzystać z tego. No i tak się powoli zaczęły takie drobne jakieś pomysły od wieszaczków, od dekupaż, właściwie od dekupaży. Zaczęłam tam wyklejać jakieś dekupażowe rękodzieło, wykorzystując właśnie takie drewniane elementy. No i z czasem klienci też tam coś podpowiadali, co można jeszcze ewentualnie, jakie są ich zapotrzebowanie, co by tam chcieli. A od kamieniczek to zaczęło się, gdy... właściciel sklepu z rękodziełem w Gdańsku zauważył mnie gdzieś na stronie w internecie i zadzwonił do mnie z taką propozycją, żeby wykonywać gdańskie kamieniczki. No i tak się zaczęło od kamieniczek. Pomyślałam, jak gdańskie, to dlaczego nie tutaj nasze lokalne, jak Jawor, Jelenia Góra, Złotoryja. No i tak zaczęło się właśnie. Lawina puściła, tak, że tak powiem. Czyli jak to wygląda? Masz kawałek starej deski, tak? No u nas na Dolnym Śląsku, jeżeli podróżuje się, człowiek snuje się po wioskach, to o stare deski nie trudno. Tak. Dużo ruinek stoi, czy to są domy szachulcowe, czy w ogóle jakąś starą bramę znaleźć, czy coś takiego. Rozumiem, Jacek jako stolarz ci to przygotowuje? Tak, tak. Teraz właściwie mamy tutaj takiego kolegę, Janka, który też mi tutaj przygotowuje takie elementy, wycina mi wszystkie takie półprodukty, a ja później sobie maluję. Bo to są fasady, bo to nie są modele tych kamieniczek, tylko same fasady, prawda? Tak, tak. Czyli ta tak. frontowa ściana, tutaj widzę Jelenią Górę podpisane, tak, więc są takie małe sukiennice, czyli jest kształt, ogólny kształt tej jest, fasady, tej jest frontowej jest zarys, ściany. Ale generalnie ściśle jakoś tam nie trzymam się kształtów, coś tam zawsze od siebie dodam, bo nie byłabym sobą. Właśnie. Ale różnego typu tu są kamieniczki. A jest tutaj gdzieś ta pierwsza? Gdzie jest ta pierwsza, którą namalowałaś? Ta pierwsza. Tak patrzę po ściance. Chyba nie ma. Komuś w prezencie poszło. Czy była tak tragicznie zrobiona, że schowałaś? W ogóle poszła do pieca, przyznaj się. Albo i poszła do pieca, też tak mogło być. Bo ja teraz właśnie przeglądam swoje pierwsze prace, to jak coś tam mi się nie spodoba, to wrół do pieca leci. Bardzo się rozwinęłaś? Ile tu już jest lat? Ile lat temu powstała ta pierwsza? Około 5 lat, jak już tworzę tutaj w drewnie. No, zaczęło się od malowania, bo Jacek produkuje meble, a ja malowałam meble, wykańczałam. No i później, zanim Jacek stworzył jakiś mebel, zbudował, no to ja miałam taką lukę, że po prostu siedziałam i nic nie robiłam. No i tak właśnie brałam sobie, podbierałam z kosza odpadki. Jacek coś odciął, Jacek, mogę ten kawałek? Tak, trułam mu głowę, Jacek, wytnij mi tutaj jakiś kształt. Bo to jest, rozumiem, te kształty to wycinane są na tej takiej sprytnej pile, nie? Tej takiej, na wyrzynarce albo na pile, właśnie. Takie też ręczne maszyny. A tam widzę, zaraz, czy to jest w ogóle ratusz w Świdnicy? To jest ratusz jaworski. Aha, a widzisz, bo ta wieża mnie tutaj zasugerowała. Dużo współpracujesz z Jaworem? No bo powiedz, ty to robisz, ale przecież nie robisz tego dla siebie i tylko dla ozdoby, prawda? Tak, tutaj była współpraca wcześniej też z jaworskim ratuszem, gdzie
brano ode mnie, zamawiano jaworskie kamieniczki, kościół pokoju też, gdzie jest perełka właśnie taka nasza jaworska, kościół pokoju. Młyn Wilisław, ostatnio coś widziałem, w Młynie Wilisław coś wisiało ładnego? To chyba właśnie kościół pokoju. Kościół pokoju. Mm. W Młynie Wilisław jeszcze będziemy, jeszcze sobie porozmawiamy. No ostatnio moją dumą jest właśnie wykonanie przeze mnie chatki Zimorodka. Tam ostatnio przejeżdżałam. Przez tą, jak się nazywa wioska? No właśnie, no. Ja wiem. Proboszczów. Dokładnie. Proboszczów wyleciało mi z głowy. No aż po prostu zatrzymaliśmy się autem, żeby, bo tak zwracało na siebie uwagę i powiedziałam sobie, nie, no ja muszę po prostu pomalować, wykonać ten obraz, no i... A wiesz, kto tam mieszka? Znaczy osobiście nie znam, nie znam właścicieli. Ja się do Ani kiedyś wybiorę. Także namawiam do śledzenia podcastu, bo to będą, no naprawdę, tu mieszka w Górach Kaczawskich. Bardzo ciekawy. Na wsiach. Bo wiesz co, bo mi się tu podoba taka dygresja. Lubię opowiadać, że na przykład Góry Kaczawskie, czy zaraz ta sąsiednia Kotlina Jeleniogórska, tu przyjechało mnóstwo ludzi. Ja sam tu przyjechałem. Ty się wyprowadziłaś 10 kilometrów od domu, prawda? Tak. Czyli tak jesteś stąd generalnie. Jako jedna z bardzo nielicznych osób, które tutaj znam. Takich osób, które robią coś takiego, na co łatwo zwrócić uwagę. Coś takiego wyjątkowego. I zauważyłem na przykład, że ludzie jak jadą do Kotliny Jeleniogórskiej albo już do nas w te Góry Kaczawskie, czyli po sąsiedzku zaraz przecież, przez Przełęcz, na którą tak wszyscy mówią kapela. Tak. Chociaż to po niemiecku. Mm-hmm. A wiesz, jak naprawdę kapela się nazywa? Z lokalców prawie nikt nie wie. Nie to się nazywa widok. Tak w ogóle. Ale do czego zmierzam, bo ta dygresja idzie w złą stronę. Mam na myśli, że to są, czasami ludzie mówią, a, że tam mieszkam w mieście, coś mi się tam miasto przejadło. Mm-hmm. No to tak ludzie się śmieją, że może by to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Na przykład. Tak, mam takich znajomych. Tak. Ale jak się wyjedzie w te symboliczne Bieszczady, to bardzo często ludzie uciekają z miasta i jakby odcinają się. A tutaj u nas zauważyłem, że ci ludzie, których ja znam i z którymi chcę porozmawiać, to są ludzie, którzy tę energię, tę kreatywność, to swoje coś przywieźli tu i starają się ciągnąć to dalej. Tylko nie na przykład w Poznaniu, w Legnicy, ja to sam nie wiem skąd tam i tak z różnych takich miejsc, ale tu w Górach Kaczawskich, na wsi robią dalej to swoje. Nie? Tak. I tak samo dlatego mam na myśli właśnie, że ty jesteś właśnie dumna, jak mówisz, nie? Że przyjechałaś te 10 kilometrów dalej, mieszkasz na wsi. Przecież mieszkając w bloku nigdy nie myślałaś, czy był plan już jakiś taki dłuższy? Nie, to się też tak powoli zrodziło, że poznałam Jacka. A jak poznałaś Jacka? Jacek zorganizował ognisko u siebie, mieszkając na wsi właśnie mieszkał. Zorganizował duże ognisko dla swoich znajomych, no i ja też tam się pojawiłam. No i, że tak powiem, sobie mnie upatrzył. Ile to już lat? Możesz się pomylić o 3. To czekaj. 17 będzie. 17 w tym roku. Proszę 17 bardzo. 17 lat. I od ilu tak lat jesteśmy? Żałujesz tego ogniska? Nie żałuję. No dobrze. Nie żałuję. Czyli poznałaś Jacka. Jacek był stąd? Czy ta męcinka też, dla też, was? Też z Jawora. Dobrze. Też z Jawora. Mieszkaliśmy w Roztoce. Później stwierdziliśmy, że chcemy wyjechać do Anglii, żeby zbudować coś razem, może dom. Ale to takie było palcem po wodzie pisane. No i tam kilka miesięcy spędziliśmy w Anglii, ale stwierdziliśmy, że rodzina jest dla nas ważniejsza, że wracamy do Polski. Po paru po 3 miesiącach wróciliśmy do Polski i stwierdziliśmy, że będziemy szukać działki lub domu na wsi. No i tak powoli zaczęło się poszukiwanie. Krążyliśmy po Paszowicach, w Męcince, tutaj... Siostra Jacka wcześniej już mieszkała i podpowiedziała nam, że gmina Męcinka jest fajnym miejscem. Ona już tutaj zamieszkała i poleciła nam tutaj właśnie ten dom. No i Zaczęło się. I wszystkie problemy zaczęło były do niej wtedy, tak? Po co nam poleciłaś ten dom? Przecież to jest ruina. Tak, dokładnie. Pracy. Bardzo dużo. Dużo naszej pracy. Generalnie jak tutaj przyjechaliśmy, to był wieczór, pamiętam. Padał deszcz, ciemno. Weszliśmy do tego domu, bo to był opuszczony. 3 lata ten dom stał opuszczony i pomieszkiwał tutaj taki pan, sąsiad, 2 płoty dalej.
I weszliśmy do tego domu i tragedia po prostu. Ruina, ruina, jeszcze raz ruina. No ale Jacek do mnie mówi, Monika, nie załamuj się, przyjedziemy na drugi dzień, jak będzie słonko, zobaczysz, zobaczysz, obejrzymy sobie to na spokojnie za dnia. No i rzeczywiście przyjechaliśmy na drugi dzień. Jeszcze raz obejrzeliśmy od środka ten dom, a jak już po prostu wyszliśmy na ogród, to bez słów. Jacek spojrzał na mnie, ja na Jacka i wiedzieliśmy, że to jest po prostu to, ten ogród. No po prostu od pierwszego wejrzenia się zakochaliśmy w ogrodzie. Mhm. Zauroczył nas ogród i widok na górę Górzec. Na właśnie, wygasły góra, Górzec, wulkan. Właśnie, wygasły wulkan, bo my jesteśmy przecież w Góry Kaczarskie, o których mało kto kojarzy, gdzieś tam daleko w Polsce. Mhm. Jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów. Stąd, jak wyjdzie się przez ten ogród, to... Na Górcu czy na Górzcu? Na Górzcu. Na Górzcu. Chociaż wiele ludzi myli i mówi, że to jest Kalwaria. Aha, to jest Górzec. Górzec. Dobrze. Do Górzca. Nieźle. Do Górzca. Ile się idzie od was? Około godzinki. Takim spacerowym krokiem. Oj, bardzo często. Mhm. Jeszcze wam się nie znudziło? Nie. Można się wejść na górę? Chociaż tutaj już, no mówię, Górzec... Nie tylko Górzec, ale tutaj pobliskie okoliczne są szlaki, gdzie też jest przepięknie. Gdzie właśnie wcześniej mówiłeś, jest szlak bukowy. Niebieski szlak. Przepraszam, czerwony. Czerwony szlak bukowy. Ja tu rowerem bardzo lubię. Chyba nawet podjeżdżać bardziej niż zjeżdżać, bo więcej dużo, czasu dużo się jedzie. Dużo właśnie tutaj ludzi uczęszcza rowerami, bo jest trasa taka rowerowa. Mhm. Można właśnie tutaj sobie pośmigać rowerkiem po tych górkach. Wąwóz Myśliborski niedaleko. Wąwóz Myśliborski jedna też. Z perełek, przecież jedna z perełek krainy wygasłych wulkanów. Mm-hmm. Wysyłacie tam, jak rodzina do was przyjedzie albo znajomi, to wysyłacie? Tak, tak. Już niejednokrotnie właśnie była taka sytuacja, że jak rodzinka przyjeżdżała na warsztaty malowania domków, to właśnie odsyłaliśmy do wąwozu Myśliborskiego i ludzie... Pierw wybierali się do wąwozu, tam zjedli sobie jakiś obiad i przyjeżdżali do nas na warsztaty. To też mówili, że przecudowne miejsce, że tutaj ktoś przyjeżdża ze środkowej Polski, to jest zachwycony. Nie jest płasko, tylko są takie pagórki i naprawdę uroczo jest. No bo nie są tu góry... No to nie są Tatry, prawda? To nie tak, są góry, to nie są wyczynowe, jest... także z dziećmi śmiało można, z małymi dziećmi tutaj sobie No i ta geologia też już, prawda, zupełnie inaczej wygląda wejść na jakąś tam górkę, a zupełnie inaczej wejść na nek wulkaniczny na przykład, albo na lawę poduszkową i podotykać lawy i potem można się pochwalić, na przykład wrócić do Gdańska po wakacjach czy feriach i na przykład, nie wiem, przywieźć sobie agat albo zdjęcie. Jak do was jechałem, to przejrzałem obok mojego ulubionego tutaj wulkanu, czyli Czartowskiej Skały. Mm-hmm. Bardzo lubię Czartowską Skałę. Sam nie wiem w sumie dlaczego. Moniko, o warsztatach, o których wspomniałaś, to jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale ja bym chciał, żebyś mi opowiedziała nam wszystkim. Ja mam tutaj taki domek przed sobą. Wisi, znaczy z tyłu za tobą wisi taki przepiękna rama ze starych desek. Korniki to widzę nieźle, to wydrążyły cudownie. To też ma swój urok. Absolutnie. Opowiedz mi w takim razie od zera. Jak to wygląda? I w ogóle jeszcze może najpierw chciałbym, skąd się wziął pomysł, to że anioły to rozumiem, bo to takie popularne jest w Polsce i z drewna, tak, i ceramiki, tak, i papier masze i tak dalej. Jakby anioły w polskiej kulturze to można znaleźć z przeróżnych materiałów. Ale ta kamieniczka, skąd to się wzięło? Ta pierwsza. Pamiętasz, jakim cudem było, że ty Jacek, ja będę robiła kamieniczki. No to właśnie jak już tak zaczynałam swoje pierwsze jakieś tam prace, to później szukałam inspiracji w internecie, podglądałam, co inni robią, inni artyści i tak gdzieś mi właśnie wpadły w rękę takie kamieniczki. No i zaczęłam jakieś takie mniejsze te kamieniczki i tak jak wcześniej mówiłam, że pan z sklepu pamiątkowego z Gdańska do mnie zadzwonił. Z propozycją współpracy. Gdzieś w internecie opublikowałaś zdjęcie, czy on tak, sam gdzieś, cię namówił? Gdzieś właśnie w internecie mnie dostrzegł i zadzwonił do mnie. I ile tych domków zamówił? No to takie generalnie były 2-3 zamówienia w ciągu roku, to także były takie większe zamówienia. No, na obrazy w ramach. 100 kamieniczek do Gdańska wysłałaś?
To znaczy jedno wysuch... To oni w Gdańsku nie potrafią robić takich rzeczy? Czy to musi być Monika Rygas? No to jest drewno. Oni mają, głównie mają ceramiczne wyroby, a tutaj drewniane. Jeszcze jest było zapotrzebowanie drewno, na drewno. A to, ale pamiętasz, ile było pierwszych? Około 30-50 sztuk. Pięknie. Pierwsze zamówienie. Ja, no to poczułaś. I to były wszystkie 50. Dobra, umówmy się, że było ich 40, tak? Tak, żebyśmy, tak. To wszystkie 40 były takie same, czy leciałaś nie, 40? Nie, nie, nie. Każda była inna. A podglądałaś na zdjęciach? Oczywiście. Czy pojechałaś do Gdańska? I... A wiesz co? Taki dziwny zbieg okoliczności, bo w wakacje byliśmy na takiej objazdówce na Rozewiu. Tak. I taką objazdówkę zrobiliśmy sobie wzdłuż wybrzeża. I trafiliśmy właśnie na jeden dzień do Gdańska. No i pod tak zwanym Żurawiem trafiliśmy do sklepu pamiątkowego, gdzie właśnie ten sklep zwrócił naszą uwagę. Wróciliśmy z wakacji, no i w grudniu telefon. Z tego sklepu. Nie, w życiu bym nie pomyślała. Historia. Także no to przypadek taki był. No i tak właśnie się zrodził pomysł kamieniczek. A tutaj na Dolnym Śląsku, myślę, mamy bardzo, bardzo przepiękną architekturę, jeśli chodzi o kamieniczki. Przepraszam, czyli rozumiem, że na przykład jeżeli gdzieś ktoś z jakiegoś, na przykład nie wiem, z Lądka Zdroju, na przykład, mm-hmm. tam też przecież przepiękny jest taki kamieniczkowy, że tak powiem, rynek, mm-hmm. czy z Lądka Zdroju, czy nie wiem, z Kudowy, czy z ktokolwiek, tak. może zadzwonić. Z jakiegokolwiek tak? zakątku. Musi wyszukać w Polsce, kogo? Czy wie, nawet co na musi świecie. Wpisać w internet? No, nazwę miasta i wtedy... Nie, 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 żeby ciebie znaleźć. A, żeby mnie znaleźć. Czarująca Krawcowa. Czarująca Krawcowa, która robi drewniane domki. I no. to mi się podoba. Multitasking. No właśnie, taki. Nazwa jest troszkę taka... Niepasująca kiedyś... właśnie, bo właśnie moje początki zaczynały się od wyszywanego rękodzieła. Miałam szyć takie, nawet moje pierwsze prace są jeszcze na stronie czarującej, gdzie szyłam ręczne takie maskotki na choinkę. Ozdoby choinkowe ręczne? Mm-hmm. Nie, opowiadaj. Ja w życiu nie wiedziałem. Nie? Nie. No to ja zapraszam na stronę, od początku zajrzyj sobie. Czyli, ale moje pierwsze prace. Masz swoją własną stronę, czy wchodzimy na Facebooka i tam wpisujemy? Na Facebooku Czarująca Krawcowa. Czarująca Krawcowa. Mm-hmm. No dobrze. Długo to wyszywałaś? Nie. Nie, nie, nie. Trwało to może z pół roku. Właśnie koleżanka, która tutaj też nam pomagała w malowaniu mebli, wymyśliła mi tą nazwę. Ona miała malować meble, a ja miałam takie zajmować się tapicerką do mebli i takimi ozdobami różnymi. Mhm. No ale tak mówię, że pełno odpadków leżało po kątach. No to myślę, to po co ja mam się bawić w szycie, jak jest pełno drewnianych odpadków wokół mnie. Taka kamieniczka, na przykład z tyłu za tobą, ja zaraz wrzucę zdjęcie tam, będzie, myślę, że to zdjęcie tego przepięknego domu przysłupowego z Proboszczowa. Ile to ci zajęło? Zrobienie tego, od początku do końca, słuchaj. Bo to jest ważne, dlatego że ludzie czasami jak przychodzą do sklepu albo wchodzą w internet i na przykład widzą taki obraz, no i on na przykład kosztuje tam, nie wiem, przynajmniej 300 zł, to czasami ludzie, nie, 300 zł, nie, jesteśmy przyzwyczajeni, tak. że coś jest z fabryki jeszcze z Dalekiego Wschodu, gdzieś tam Bangladesz czy inne, prawda, Chińska Republika Ludowa i jesteśmy przyzwyczajeni, sam czasami jestem przyzwyczajony, no jak? Stówę i to w ogóle, jeszcze proszę, tak. A takie coś kosztuje, myślę tak, ja to bym mniej niż za 300 zł to w ogóle nawet tego nie wystawiał. Ile to trwa? Wiesz co, tak na... Jacek zrobił ci ramę, rozumiem. Tak. Na to tak, już masz obciętą godzinę czasu. Tak. No w samej mojej pracy malowania tutaj to około 1,5 dnia. Zeszło mi 1,5 dnia. Przepiękny dom przysłupowy, 1,5 dnia. Dobrze, a kamieniczka na przykład, tu jest taka biała, piękna kamieniczka z podpisem Jawor. No tutaj już jest troszkę mniej pracy, także tutaj około 3-4 godzin. Około 3-4 godzin. Mm-hmm. No dobrze. No bo to jest przecież w końcu... Czy ty jesteś artystką? Czy ty się czujesz artystką? Czy rękodzielnikiem? Śmiało. Chyba raczej rękodzielnikiem.
No ale dlatego, że się wstydzisz powiedzieć, że jestem artystką, przyznaj się. Nie, no artysta to jest takie trochę duże słowo chyba jeszcze, nie pasujące do mnie. Mhm. A kiedyś tak będzie mi się pasowało? Wydaje. No myślę, że tak, jeszcze tak? Przede mną wszystko. Właśnie. Słuchaj, oprócz tych kamieniczek, aha, czy to mówiłem, czyli jeżeli ktoś ma marzenie, na przykład sam mieszka w takiej kamienicy i chciałby mieć taki domek, front, fasadę takiego domku, to może sobie wpisać w Google'ach czarująca krawcowa i mówi, wysłać zdjęcie. Zamówienie. Wysłać zdjęcie na przykład, tak, nie? Tak. Proszę mi tutaj zrobić takie. Miałam tutaj też takie właśnie... Ludzie, na przykład z Myślinowa miałam takich bardzo sympatycznych klientów, którzy mieszkają w starym domu przy Słupowym i też właśnie poszło zamówienie na wykonanie takiej ich domu w drewnie. Swój w ramie. Własny. Tak. Piękny. Tak. I to wisi u nich w domu, czy to komuś w prezencie dali? Nie, u nich w domu. Jakim się nie chce wychodzić na pamiątkowe, zewnątrz? Pamiątkowe. Fajne. A z jakiego miasta chciałabyś zrobić całą serię kamieniczek, ale jeszcze nie zadzwonili? Nie zastanawiałam się. Poznań? Drezno? Berlin? Paryż? Nie zastanawiałam Barcelona. Się. Barcelona? Jakoś śmiało. Nad tym. Powiem ci, że te wszystkie kamieniczki są podobne, podobne do siebie. Różnią się, wiadomo, tam szczegółami, jakimiś zarysami, gzymsami. Lubię to. Także każda kamieniczka w Polsce sprawia mi radość, Moniko, a gdyby ktoś chciał sam się w to wszystko pobawić? W sensie nie, żeby, prawda, twoją pracę przejąć i być czarującym tam kimś tam, żeby nie chodzimy o to. Ale czy do ciebie można przyjechać? Oczywiście, oczywiście. Ale rozumiem, a Jacka trzeba tam iść do warsztatu i wyjąć, panie Jacku, daj mi pan kawałek drewna, czy ty już o to zadbałaś? Można do nas przyjechać na warsztaty malowania domków. Oczywiście wcześniej angażuję Jacka o to, żeby powycinał mi półprodukty, kamieniczki, no i rodzinki albo dzieci. To się trzeba umówić, czy można tak w ulicy? Trzeba się wcześniej umówić. A ile wcześniej? Dzień wcześniej. Dobrze. No najlepiej dwa dni, żeby Czyli to wszystko na spokojnie przygotować. Jestem przed rodziną z Jawora. Przecież mogę być z rodziną z Jawora przecież, albo ze Świeżawy, albo ze Złotorej. Nie muszę być rodziną na przykład. A właśnie, a jak do was ludzie na warsztaty przyjeżdżają, to najdalej skąd byli? Z Kopenhagi. Z Warszawy. A gdzieś za granicy nie byli? Nie. Dobra, no to jesteśmy Wiesz, taką rodziną. Jeszcze się nie zdarzyło. To jesteśmy taką, ale taką... wszystko przed nami. A tam są przepiękne, takie flamandzkie. Oj, flamandzkie takie, wiesz, w Kopenhadze. I takie cudowne kamiczki. Ale dobra, bo uciekłem. Jesteśmy rodziną, dajmy na to z Bolkowa niech będzie, z Wałbrzycha, gdzieś z Dolnego Śląska, wiadomo. Czy gdziekolwiek z Polski, dzwonimy do ciebie. Dzień dobry, pani Moniko, jesteśmy w 5 osób, tak? I my byśmy chcieli do pani przyjechać. I? No, to znaczy, to ja powiedziałam wcześniej, że dzień, dwa, ale mówię, tutaj musimy sobie też tak logistycznie poukładać, bo wiadomo, Jacek też wykonuje swoją pracę i musimy sobie to jakoś wcześniej poukładać. Rozumiem. Umawiamy się z klientem, proponujemy jakiś termin i wtedy... I słuchaj, przepraszam, i oni wtedy przyjeżdżają, tak? Tak. I oni siedzą, tu ich zapraszasz do tej pracowni? Tu, do tej, której teraz siedzimy? Nie, warsztaty malowania domków odbywają się u nas na ogrodzie. Rozstawiamy duże dwa stoły, namiocik taki, ewentualnie jakby coś tam słońce za mocno prażyło, czy jakiś deszczyk, to można się skryć pod namiotem. No i wcześniej robimy jeszcze taką, przed malowaniem, taką wstępną ciekawostkę stolarską. To już Jacek prowadzi taką dyskusję właśnie o drewnie, o obróbce drewna, o rodzajach drewna, jakie są. No i tak to tak jest generalnie 15 minut. Później mamy takich małych drewnianych bryloczków, około 30 sztuk. Rozrzucamy je po całym ogrodzie. Nasz młodszy syn Piotrek ma zawsze za zadanie. Jego zadaniem jest zawsze ukryć we wszystkich krzaczorach na ogrodzie
50 albo 30 sztuk tych bryloczków i dzieci mają przed malowaniem jeszcze taką zabawę w poszukiwaniu drewnianych bryloczków po ogrodzie. Przy okazji biegają sobie u nas po ogrodzie, mogą sobie skubnąć malinkę, czereśnia, zależy od pory. Czyli najpierw idą na ten wulkan, potem przez godzinę wracają i wy ich jeszcze ganiacie po ogrodzie, rozumiem, mm-hmm. tak? No, dzieci mają niespożyte ilości energii także. Powiedz mi, jak są na warsztatach, no bo rodzice, jak przyjeżdżają z dzieciakami, to rodzice też się angażują, czy na ogół dobrze, ja tu tylko przyjechałem popatrzeć, niech sobie dzieci pomalują. Rodzice generalnie siedzą sobie obok, mm-hmm. mogą korzystać sobie z wypicia kawy mm-hmm. albo herbatki, czy tam soku. Mm-hmm. No wiadomo, jak to rodzice różnie to jest, że angażują się, a nie rób to tak, a czego to robisz takim kolorem, a. że za bardzo, niektórzy są właśnie, że tak ingerują właśnie w pracę dziecka. My to tak... wtedy jaki masz sposób na to? Dajesz im po prostu, rozumiem, kawałek tutaj deski, farbki i proszę pokazać, jak to się tak, robi, tak? Tak, tak, tak. Że... Ale jeżeli... nie obrażają się? Nie, no, oczywiście są jeszcze zadowoleni, że sami mogą sobie coś tam popaćkać na drewnie. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, Moniko, bo te domki ci się jeszcze nie znudziły, rozumiem. No właśnie, już powoli taki chyba nastał u mnie teraz. Mam taki miesiąc kryzysowy, że już bym coś innego, już szukam nowych jakichś pomysłów. I ostatnio tutaj pani złożyła u mnie zamówienie na rybę. Jest to taki designerski obraz w starej ramie. Ryba, niepozorna i to jest do domku nad jeziorem, do rybaczówki. Także pani wcześniej podesłała mi fotkę z tego domu i wtedy ja tak poczułam to i przeniosłam właśnie na tą rybę i pani jest zachwycona. I to będzie prezent dla jej męża. I właśnie ta ryba mnie uświadomiła, żeby gdzieś właśnie odbić od tych kamieniczek i spróbować coś nowe innego. Mhm. Ja tak się podpytuję o te kamieniczki i o to takie znudzenie kształtem, formą bardziej, bo to przecież nie chodzi o znudzenie sztuką, tylko jakby formą. Dlatego, że no, ja mam to szczęście, że siedzę tutaj z tobą w twojej pracowni, a z tyłu za tobą wiszą takie przepiękne mandale. I chciałem zapytać, jak to się w ogóle maluje i co na to... Czy byli tu u ciebie już jacyś mnisi tybetańscy i powiedzieli, nie, proszę pani, to nie tak się robi. Nie. Bo ja znam kilku w Polsce, mogę ci załatwić. Ktoś tu przyjedzie i wiesz. O co chodzi z tymi mandalami, powiedz mi. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo wy tego nie widzicie. Wiszą takie drewniane, czarne, całe pomalowane na czarno plastry drewna, zakładam, tak? Tak. Czarne tło. I jest, ojej, to jest tych kropek, to tam jest jakiś milion. Albo i 1,5 miliona. Tak, skąd to się wzięło? Te kropki tworzą takie geometryczne wzory mandale, a to właściwie to tak się zaczęło podczas pandemii. Mhm. Też taki pomysł mi wpadł, że tak powiem, w rękę. No i ja też malując te mandale, wyciszam się, relaksuję się przy tym. Chociaż nie ukrywam, że już okularki wkroczyły w ruch, także zniszczyłam sobie trochę oczy przez te mandale, malując 8 godzin. Z czasem te formy się zlewają, te kolory i no i niestety już... Przepraszam, ty jesteś tak nerwową osobą, że 8 godzin potrzebujesz, żeby się wyciszyć? Nie, jestem tak wkręcona. A, rozumiem. Nie no, widzę, tu jest jedna taka... nie no, ale to przepiękne to jest. Znaczy widać po prostu ogrom, absolutny ogrom pracy. Ja rozumiem, że ty nie robisz tego warsztatów, no bo komuś by to zajęło 8 godzin, tak? To znaczy się nie. Tylko tutaj myślę, że to takie na mniejsze grupy, bo musiałabym technicznie wytłumaczyć. Chociaż dzieci mam zawsze pod ręką dla dzieci takie... jeden swój wyrób, że wystawiam kamieniczkę. I rękodzieło z mandalą. I mówię, że na różne sposoby można pomalować taki domek. Mhm. Niekoniecznie musi być to jakaś kamieniczka z miasta. No i dzieci próbują tam wykałaczkami, końcem pędzla robić, tworzyć swoje wzory takie geometryczne. Mhm. No ale tak myślę, takie typowo warsztaty z mandalami to tak na mniejszą grupę do
5-10 osób. No tak, bo to bardziej siadam angażuje, z nimi i tłumaczę dokładnie, o co w tym chodzi, bo to też taka filozofia jest. Prawda? Mhm. A skąd ty tą filozofię odnalazłaś? Terapeutyczną? No też przez przypadek wpadło mi to w rękę. No i tak mówię, jak zaczęła się ta pandemia, takie dziwne czasy były i to zaczęłam malować i zauważyłam, że samo mnie to uspokaja, relaksuje. Można się odprężyć, zapomnieć o jakichś tam przyziemnych sprawach. I kolory przede wszystkim. Kolory tutaj odgrywają dużą rolę. Że są takie nasycone. Ale one wszystkie, z tego co widzę, bardzo dobrze są dopasowane. To nie są przypadkowe. Staram się tak właśnie kolorystycznie. Trzy odcienie, dwa odcienie niebieskiego i dwa odcienie, powiedzmy, fuksji. Tak. Tak. Ja no to są moje ulubione kolory i może dlatego. Całkiem dużo widzę fioletów tu u ciebie w tych mandalach jest. Mm-hmm. Ciemna fuksja, śliwka. No takie, staram się takie kolory ziemi, chociaż też są tutaj zimne i kolory, bo to zależy od, od jakichś tam potrzeb klienta, którzy coś tam potrzebują. A powiedz mi, drewno, takie stare drewno przeszlifowane, fajne w dotyku jest? Tak, tak. To znaczy się do tego momentu, gdy się dojdzie, że ono jest takie właśnie gładkie w dotyku, no to trzeba przeszlifować je dokładnie. Później nałożyć na to dwie warstwy, trzy warstwy lakieru. Między warstwami lakieru szlifuje się taką gąbką specjalną, 180, i wtedy wychodzi efekt taki, że jest to gładkie, wykończona powierzchnia. Czyli u ciebie na warsztatach niestety nie ma szansy, żeby wbić sobie drzazgę. Jest szansa. Jest. Bardzo dobrze. Jest. Rozumiem, są warsztaty dla odważnych. To znaczy, żeby dzieci miały też taki kontakt z tym drewnem, żeby wcześniej obrabiają sobie ręcznie papierem ściernym krawędzie tego domku. Aha, okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że dostają ten domek gotowy. Jest taki półsurowy i wszystkie krawędzie sobie szlifują. Nie, 180, nie, to już jest taki ostatni szlif. 80. Papier ścierny, taką gąbeczkę kwadratową. Gruby papier ścierny. A, okej, okej, świetnie. No i wtedy podkład i tam dzieci już sobie tworzą. Uciekają od ciebie dzieci z warsztatów, czy nie chcą wychodzić? Nie chcą. Nie chcą. A to znaczy to różnie. Chociaż bardzo fajne jest to, że jak rodzice przyjeżdżają i mówi, moje dziecko, nie wiem, czy będzie się nadawało, bo jest ruchliwe. I po czym po pierwsze 15 minut to ujarzmić takiego dzieciaczka, to też nie jest, no nie tak, jest łatwo. Tak, tak, tak. Ale my sami widzimy, że po 15 minutach dziecko po prostu siada spokojnie, zaczyna tworzyć i rodzice są po prostu tak nam wdzięczni. My po prostu nic chyba takiego wielkiego nie robimy, tylko przekazujemy im swoją wiedzę. Mówimy, jak to można wykonać. Dzieci zaczynają się wkręcać, uspokajać. No i fajne to jest, cieszy to, że właśnie takie dzieci, które mają, są nadpobudliwe ruchowo, potrafią się przy tym wyciszyć. No tak. I w dzisiejszych czasach właśnie rodzice dziękują nam. No dziękują i mówią, że chcieliby jeszcze do nas tutaj. No bo my jesteśmy przebodźcowani, prawda? Wszyscy dzieciaki nasze jeszcze bardziej. Tak. My z racji wieku gdzieś do tego przebodźcowania się dostosowywaliśmy. Chcąc, nie chcąc. Dzieciaki mamy. A u ciebie to jest co? No, zmysłowo jest dotyk, prawda? Tak, tak. Jest wzrok. Ale poza tym to zmysły są raczej wyciszone, prawda? Muzyka na warsztatach u ciebie gra? Nie. Właśnie. Nie. Czyli rozmawiają albo nic się nie dzieje, prawda? Albo szumi las. Czy tam w ogrodzie bzyczy coś tam. No smaku nie ma. Tutaj, prawda, nikt farby nie próbuje. To smaku... Nie, przepraszam. Jest smak, no bo jest, mówiłaś, jest sok, jest kompot, jest tak, coś tam. Tak, ale to tak. Są też znowu takie spokojne dodatkowe smaki. To nie jest gazowana, słodzona kola, dajmy oczywiście na to, nie? Tylko to też jest takie... Czyli u Krawcowej z domkami można się absolutnie wyciszyć. Tak? Przy czym, tak jak mówimy, to nie jest nuda, prawda? Nie. Także ludzie tutaj z rodzinkami przyjeżdżają, nie dość, że mają relaks, spokój z dziećmi, że mogą sobie usiąść spokojnie, dwie godzinki, zrelaksować się, napić się kawy. No, dzieci tworzą, też są zadowolone.
Tu nawet samochody za bardzo nie jeżdżą przecież obok was, nie? No, tak przez weekend to jest troszkę, okay. Troszkę się przemieszcza. Powiedz mi, Moniko, a mówiłaś, chciałabyś zmienić kształty troszkę, tak? Mm-hmm. Czyli jak ta ryba się zaczęła, mm-hmm. te kamieniczki. Oczywiście, jak zadzwoni ten przemiły pan z Gdańska. Oczywiście, jestem otwarta na każdego. A jak przemiły pan z Berlina na przykład by zadzwonił, to wtedy... Oczywiście. Ile takie warsztaty kosztują w tym momencie? 60 zł za osobę, za mm-hmm. dwie godziny. Czyli jak przyjeżdża gdzieś tutaj do nas w Góry Kaczawskie rodzina, czy nawet jakby nawet rodzina z Wrocławia chciała przyjechać, to mm-hmm. to jest wszystko, rozumiem. No są rozumiem. Też bilety rodzinne, gdzie tam no, wtedy tak, są. Tak, to rozumiem. To tak jak tutaj mnóstwo ludzi w okolicy. Mm-hmm. Dobrze. Moja droga, jesteśmy w takiej dość ciekawej pracowni, która jest wydzielona z waszego mieszkania, prawda? Tak. Tak wchodzi się tajemniczo, wchodzi się po schodkach, jest furtka. Furtka jest na koty czy na kogo? Najpierw była od synka młodszego, okay. ale już później syn wyrósł, no ale teraz jest od psa. Pies. Ach, ten taki wielki biały. Ten jakąś nasz nazywa? Duży Nikuś. Duży Nikuś. On też bierze udział, rozumiem, jak przychodzą tu ludzie, on ci pomaga coś malować? On raczej rozdaje buziaki, także bardziej przeszkadzałby niż... Okay. niż. Nikuś... Ale dzieci zawsze go obsiadają, także można go tam sobie pogłaskać, mm-hmm. bo on jest takim psem, który lubi właśnie osoby, dzieci. Widzę, no to towarzyskie jest. Dzisiaj bardzo pilnował tutaj posesji, stałem przy furtce, sąsiada pies ujadał, a wasz stał przed nimi łapami na furtce. No śmiejemy się, że ten nasz pies nie umie za bardzo szczekać. Ale ten sąsiedzki potrafi. Tak. Ledwo tak, się tak. zatrzymałem, od razu było mm-hmm. ujadanie. Dobrze wam się tu mieszka? Bardzo dobrze. Tak? Nie bardzo. Chciałabyś wrócić do bloku w Jaworze? No ale do super. Wiadomo, do sklepu, nie ma się co zapierać, bo różnie życie się układa, ale na tą chwilę byśmy nie chcieli się zamienić. Jest więcej obowiązków, wiadomo, jak to na wiosce, trzeba sobie samo napalić w piecu. O rynę coś samemu zadbać. Tak, właśnie. Dokładnie. Odśnieżyć. Ale trudno ci było z miasta wyjechać? Nie miałam z tym problemu. Chociaż jak Jacek mi mówił, że zobaczysz. Bo to wszystko ręcznie tutaj, wiadomo, żeby nie mieliśmy na to dużo funduszy, także wszystko tutaj ręcznie robiliśmy, sprzątaliśmy na ogrodzie, bo były takie chwasty, 8 wersalek było porośniętych trawą i wszystko to ręcznie. 8 wersalek? Tak, poprzedni właściciel z domu dziecka zwoził tutaj i... imprezował i wersalki stawiał na ogrodzie i to tak mu wersalki, zarosło to. Jakieś króliki tutaj trzymał, kozy i tutaj wszystko tak sprzątaliśmy i jak Jacek mi mówił, że będę sobie dłubać rączkami w ziemi. Ja myślę, co on do mnie mówi? Ja w ziemi będę dłubać, przecież ja się boję robaków, brzydzę robaków, w ich życiu nie będę dłubać w ziemi. No ale... życie zweryfikowało to inaczej. No i dłubię w tej ziemi. Proszę. Lubisz dłubać teraz w tej ziemi? Tak. I nie tylko w doniczkach. Mam satysfakcję, że posieję sobie marcheweczkę. Właśnie, chciałem zapytać pomidorka się. Swojego bez chemii. Mhm. Także no fajnie, bo... Czyli macie ogródek taki warzywny. Mhm. Plus czarne porzeczki. Czarne porzeczki, czerwone. Borówki, czereśnie, śliwki. A co to jest jeszcze po niemieckiego, oprócz domu? Jabłka, śliwki? Czereśnia, która niestety już obumiera nam, jedna gałąź nam obeschła i tak szkoda nam tej czereśni, bo bardzo smaczna. Mhm. I to też taka jest... Trzeba było mówić do niej po niemiecku, to ona by nie żyła, mówię ci. No i jest jeszcze orzech. Orzech, który był posadzony przez pana, który teraz jest w wieku 80 lat i ostatnio zadzwonił do nas. On tutaj mieszka w Męcince. Zadzwonił do nas i spytał się, czy może przyjść tutaj ze swoją żoną, bo on tutaj całe dzieciństwo swoje spędził. W tym domu? Tak. Bo tu mieszkała jego rodzina? Czy tak, to był jego ich dom rodzina kiedyś? Mieszkał tutaj z rodzicami. Rozumiem. I chciał tutaj sentyment, taki sentyment miał, chciał po prostu przyjść
powspominać, pozaglądał tutaj do stodu, wszystko nam opowiedział, gdzie konie były, gdzie krowy trzymano i mówi, widać było, że taki sentyment i łezkę w jego oczach i zadowolenie, że ktoś o to zadbał, że ten dom dalej żyje, że tak powiem. No tak, bo wy tu ile lat tutaj mieszkacie? 15 lat. No, a wcześniej? Znaczy, mieszkamy 10 lat, a 15 lat temu kupiliśmy 15 lat temu. A co było największym dla ciebie wyzwaniem, oprócz tych robaków, jak to mówisz, coś jeszcze? Pierwsza zima, zimno było? No, nie, chyba najbardziej takie było dla mnie, była chwila takiego załamania, gdy podjęliśmy decyzję, że sami będziemy to remontować, głównie Jacek, bo ja wtedy byłam w ciąży, za wiele nie mogłam mu pomóc, także Jacek walczył tutaj sam i tutaj przyjechałam zobaczyć, jak się mają roboty. A tu? Jak się widziałam po prostu załamanie w oczach Jacka, że musiał to wszystko, bo to był mur pruski, wszystko tutaj zawalaliśmy. To był ceglany, czy tu szachulec? Glina? Mur, był część, szczyt był szachulcowy. Czyli drewno, słoma, tak, glina. Tak, klepisko tak, tutaj tak, było. No teraz może byśmy inaczej ten remont odbyli. Mamy już inną wiedzę i teraz ból, że coś takiego poczyniliśmy, no ale już za późno. Ile razy rozmawiam z kimś, kto remontował jakiś stary dom albo wybudował swój własny dom, to prawie każdy mi mówi, że no za trzecim razem to już bym wszystko dobrze zrobił. No to tak jest przysłowie, że pierwszy dom to się buduje dla wroga, tak? A tak, nie wiedziałem. No. No dobrze. Czyli mówi, że przyszedł ten pan, tak, i obejrzał ten cały szczęśliwy. Tak, sentyment. Tak. I właśnie mówił nam o tym orzechu, że on tego orzecha, tą czereśnię pamięta i ten orzech on sadził. Sam. Wiecie, kto tu kiedyś mieszkał? Jeszcze kiedy to był inny kraj? Macie jakiś kontakt, czy nie? A, jeszcze nas odwiedzili, jak tutaj remontowaliśmy. Wynosiliśmy gruz. Tutaj generalnie to był piec chlebowy. Z tego pieca chlebowego było 16 przyczep gruzu. Z samego tego pieca. Takich przyczep jak do traktora? Tak. Także długo tutaj z gruzem walczyliśmy. I do czego zmierzałam? Że odwiedzili was? A, że zawitali do nas niemieccy ludzie, którzy tutaj mieszkali. W tym domu? Tak. Aha. Przyjechał starszy pan ze swoją córką. Przepraszam, a wy właśnie, on przyjeżdża, tak? Tak. A wy właśnie rozwalacie wszystko, jak tak, leci. Tak, okay, tak, okay. Tak. I spytali, czy mogą tutaj wejść, pozwiedzać, przypomnieć sobie. I tak, no, nie znamy dobrze niemieckiego i tak troszkę na migi. Ale jakoś dogadaliśmy i oni nam tutaj też poopowiadali, że ogólnie cała tutaj rodzina, że nasz dom, to ten starszy pan tutaj mieszkał, a obok na podwórku mieszkała druga rodzina. Także tutaj trzy domy w kupie, to była cała rodzina. Cała rodzina tutaj mieszkała. Macie dalej jakiś kontakt, czy to taka jednorazowa była wizyta? Jednorazowa, chociaż bardzo fajne było to, że po jakimś czasie napisali do nas list po polsku. Z podziękowaniem, że mogli tutaj przyjść, zobaczyć, pozwiedzać jeszcze zdjęcie takie pamiątkowe z nami zrobili przed domem. Fajnie. I te zdjęcie nam też w tym liście przesłali, także bardzo miłe to było. Powiedz mi, jak remontowaliście ten dom, to powiedz, niełatwiej było zburzyć? Każdy nam to mówił, że łatwiej by było zburzyć ten dom. Taniej, i wyremontować szybciej. Łatwiej. No ale że nie mieliśmy dużo funduszy na to. No, ale by się zburzyli, to byście nie mieli gdzie spać już w ogóle. Prawda? No właśnie o to chodziło, że chcieliśmy chociaż jedno pomieszczenie, żeby zamieszkać, wyremontować i zamieszkać i powoli się jakoś tam. A gdzie najpierw zamieszkaliście? My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze. Na parterze jest Jacka stolarnia. Tak. I też drugie takie pomieszczenie, tam takie gospodarcze, tak? I schodkami do góry. To które było pierwsze? Gdzie zamieszkaliście? Na górze.
Na górze, tu już. Rozumiem, co było pierwsze? Kuchnia pewnie. Kuchnia i pokój. To był standard właśnie, żeby kuchnię, pokój, łazienkę i toaletę wyremontować. No i później 5-10 lat tak remontowaliśmy, bo jeszcze jeździliśmy, to też właśnie taki aspekt, jak to się mówi, wyleciało mi słowo. No, dobrze. Artystyczny, o. Okej. Bo sprzedawaliśmy obrazy nad morzem, nad polskim morzem. To też mieliśmy taki kontakt ze sztuką i już wtedy mi w głowie świtał taki pomysł, że kurczę, też bym chciała tak malować takie piękne obrazy. A to czyjeś obrazy? Tak, sprzedawaliśmy czyjeś obrazy. Takie artystów, z całej Polski, studentów. Na całym Pomorzu. To były dwa miesiące zabieraliśmy całą rodzinę z babcią, z dziadkiem, z dziećmi. Także wszystkie wózki, foteliki i tak dalej jechały z nami. 2 miesiące tam spędzaliśmy, zarabialiśmy pieniążki i tutaj wracaliśmy i remontowaliśmy właśnie tak powoli etapami swój dom. Strasznie odważni ludzie jesteście. No teraz sobie pomyślę, że chyba bym już nie miała siły na to i odwagi. No bo minęło 15 lat, tak, to chyba jest normalna sprawa. Ja też w życiu robiłem rzeczy za pieniądze, których dzisiaj bym się pewnie nie chciało, ale to było 20 też lat temu, także to wiesz, no, ale zupełnie innymi ludźmi byliśmy. Spodobało nam się tutaj to miejsce i dobrze się tutaj czujemy. Fajnie. A skąd się wzięło to miejsce, w którym tu jesteśmy? Bo my jesteśmy, wchodzi się na korytarz taki, prawda, stoi sofa, na sofie taki w miarę przyjazny kot mnie dzisiaj przywitał i jesteśmy w takim, no, kawałek wydzielony. Chciałem zapytać, że takiego masz męża stolarza, a drzwi masz z jakiejś takiej płyty z MDF-u. Szef w dziurawych butach. Przecież to jest taka podłogowa, wiurowa płyta pomalowana. A to było tak tylko na chwilę, na moment i minęło. Ile to już lat temu było? 10 lat i tak. Serio? 10 lat? Tu jesteś tak... To jest tak. Regips nawet... No jest tutaj właśnie, tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, moja pracownia, to docelowo jest salon. Aha. Ma być za 10 salon. Lat. Ale ty już tu zajęłaś każdą przestrzeń. Przepięknie to wygląda, naprawdę. Ta brama, to drewno. Ja nie mówię o tym tutaj, o tej płycie, o tym... No bo to były początki właśnie. Ale przecież to super, bo to jest twój obraz? Nie, to jest właśnie jedna z prac, które przywieźliśmy tam, handlując obrazami nad morzem. Ogród, to jest taki obraz... Menufary to się nazywa. Menufary. Menufary, lilie wodne. Farba olejna, ale tak. Namalowana, jak dla mnie, kogo się nie zna, trochę jak... Tak, wygląda trochę jakby akwarela trochę, nie? Tak, bo to jest taka technika rozmazana. Taka no zdecydowanie rozmazana. Na mokro. Zdecydowanie rozmazana. Tak. No dobrze. Ma swój urok. Spodobał mi się ten obraz. Moniko, ja ci bardzo dziękuję. Naprawdę, dowiedziałem się kilku naprawdę fajnych rzeczy. Ja też bardzo dziękuję. Słuchaj, w skrócie mówiąc, gdyby ktokolwiek dotarł do końca naszego dzisiejszego podcastu, który nazywa się Ale Wiocha, trochę tak prześmiewczo i szyderczo, bo uwielbiam, ja to jestem takim sarkastycznym człowiekiem, a tu przecież... No idealnie, pasuje. Jak ludzie w mieście często mają wrażenie takie, prawda, że na wsi to tam się chodzi... Tak jak kiedyś Niemcy myśleli, czy nie wiem, Holendrzy, że tu w Polsce mieszkają białe niedźwiedzie. Tak. No, już nie ma. Zjedliśmy wszystkie te białe niedźwiedzie, więc nie ma, ale też sami wiemy, że czasami jak ludzie gdzieś przyjeżdżają z miasta, to są zaskoczeni bardzo często, że tu wcale nie jest, wiesz, tu się nie ma słomianych, prawda, dachów. Oczywiście. Nie chodzimy non-stop w gumowcach, znaczy chodzimy w gumowcach, ale jak trzeba, a nie tak, że nie mamy, prawda? Oczywiście. Dlatego kiedyś tak wpadłem na pomysł, że nazwę to wszystko Ale Wiocha. Jezu, Ale Wiocha, ale tu fajnie. Powiedzmy, gdyby ktoś chciał się przyjechać, zamieszkać na wsi dzisiaj, to twoim takim największym wyzwaniem, oprócz tych robali, tak mówiąc, to co takiego było? A masz jakąś jedną dobrą radę dla kogoś? Ktoś na przykład mieszka w Pile, nie wiem dlaczego, tak, ale ktoś mieszka w Pile i mówi, kochanie, sprzedajmy wszystko, rzucamy to wszystko i wierzymy na wieś. To co go zaboli tak najbardziej? Wiesz ten co? Kubeł lodowatej wody, co to zawsze będzie? Zawsze jest tak, że jak wchodzisz do takiego starego domu i myślisz sobie, zrobię to, tylko dach, coś tam, nie będę ruszał dachu.
po czym jak już zaczniesz jeden jakiś element rozbierać w takim starym domu, no to okazuje się, że ten dach trzeba cały. I cztery dyszki poszły. Dokładnie. I nie polecam dużych ekip wpuszczania na dachu. Okay. Tutaj się przekonaliśmy, że takie duże ekipy to nie jest, nie jest dobra sprawa. Dach się załamał pod nimi? Nie, tutaj po prostu była taka demolka, alkohol na budowie. Mówisz o kulturze, dobrze. No dobrze. I niezbyt fachowo, także mój mąż musiał jeszcze po nich poprawiać robotę. A także plus tego wszystkiego? Bo jak tak na początku powiedzieliśmy, jakby ten taki minus, czyli mówisz, że dom wygląda, tylko go tam wystarczy pomalować, to nieprawda jest. I to jest taki na minus, prawda? Ten kubeł zimnej wody, a ten takie ciepłe przyjemność to właśnie, że ten z miasta do wsi? Plus jest to chyba właśnie, że jak dużo ludzi do nas przyjeżdża i mówi, ale wy macie tu fajnie, tu się tak odpoczywa. My teraz już tak obyliśmy się tutaj z tym wszystkim, ale ktoś jak do nas przyjeżdża i mówi, do was jak się przyjeżdża, to można naprawdę odpocząć, jak na wakacjach. Fajnie. Bo jest cisza, spokój, taki śpiewają. Dlatego. Szum strumyka jest na ogrodzie, także... Proszę bardzo. Dlatego można się zrelaksować. Dlatego zapraszamy, jakby ktoś chciał odwiedzić tak po prostu. Oczywiście. Czy tu niektóre rzeczy są też jakby na sprzedaż, czy to są wszystko muzeum, pamiątki, proszę nie dotykać? Wszystko, nie, wszystko dobrze. Więc jeżeli ktoś by chciał, tylko przejeżdżał przez Męcinkę, na przykład jechał przez Jawor, na przykład w nasze Góry Kaczawskie, zjechał z A4, nie z autostrady A4, nie na Złotoryję, ale już gdzieś wcześniej na Jawor, odwiedził w Jaworze na przykład fantastyczny, powiedziałbym fenomenalny kościół pokoju, jeden z dwóch takich w Polsce, a potem mówi, no dobrze, kochanie, no to tutaj, prawda, jedziemy dalej w Góry Kaczawskie, to prawie równoległą ulicą musi wystarczy, że pojedzie nie tą główną, tylko taką troszkę mniejszą i przejedzie obok was. Może do was wpaść, trzeba zadzwonić, można umówić się na warsztaty. Oczywiście. I spędzić trochę czasu. Oczywiście. Świetnie. Jeszcze raz znajdziemy cię na Facebooku wpisując... Czarująca Krawcowa. Słuchaj, Moniko, tak na końcu mam takie dwa dyskretne pytania. Czemu ty z takiego fajnego nazwiska Romanowska zmieniłaś na Rygas? Co cię tak podkręciło? Coś mnie opętało. No właśnie, Jackowi tego nie powiemy i proszę tego nie przekazywać. A wy to kiedyś mieliście coś wspólnego z masłem? Z masłem? Szafka z masłem? A to nazwa mojego Jacka. Maila. Znaczy nie, to jest... Bo firma Jacka nazywa się Meble Drewniane Pracownia Jacenty, ale jest druga szafka z masłem, właśnie, która jest mniej aktywna. Szafka z masłem. Szafka z masłem. Mój Boże, nie idźmy w tamtą stronę. Nie, nie. Ale wyżej Jacka zapytam kiedyś. Tak. Jego Proszę zapytam to za to, jakim... Jego spytać, niech on się tłumaczy. Właśnie. Moi drodzy, przy mikrofonie... Ja to ja, ale z drugiej strony przy tym drugim mikrofonie siedziała dla was Monika Rygas, kiedyś Romanowska, ja rzekłbym nawet, prawda? Nasza czarująca Krawcowa, która zajmuje się fantastyczną sztuką, słuchajcie, upcyclingu drewna plus takim artystycznym rękodziełem. Spieszcie się ją odwiedzić, no bo traci wzrok, jak słyszeliście, okulary coraz grubsze. Tak? Dziękuję Moniko ci strasznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, bardzo było mi miło. Do usłyszenia. To był Rob Maciąg, to była Ale Wiocha. Zapraszam na, gdzie tam słuchacie, czy to jest YouTube, czy Apple Podcast, czy to jest Spotify. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki o super fajnych ludziach. Na razie ludzie tylko z Góry Pogórza Kaczawskiego, bo ja tutaj mieszkam i jest mi tu blisko. Ale niedługo ruszymy w Polskę. Cześć i do usłyszenia.